Cześć. Co pomyślelibyście o mnie, gdybym powiedział, że w moim keyboardzie zepsuł się klawisz Delight albo klawisz Delayed, że jeżdżę Volkswagenem, że Donald Trump nie jest już prezydentem USA? Wiem, że on sam to wypiera, ale zostawmy ten problem psychiatrą. Że przewodnicząca Komisji Europejskiej nazywa się. Urzul, Ursula von der Leyen, już domyślacie się o czym będę mówił, tak, o wymowie obcojęzycznych nazwisk i nazw. Mija rok od jej wyboru, a pani Monika Leinig nadal nie wie, jak się wymawia to nazwisko, bo zacytowana wersja jest jej autorstwa. Zresztą ona nie jest oryginalna, w ten, w ten albo podobny sposób kaleczą to nazwisko inni ludzie występujący, w polskich mediach. Niektórzy robią z niej holenderkę. Już słyszałem wersję Urzura van der Leyen, co w ogóle jest kompletnym absurdem, dlatego, że samo FON powinno być raczej Polakom znane, no już na pewno pewnej grupie ludzi, chociażby, z, ja wiem z historii, von Jungingen, takim. Dla patriotów szczególnie może to być ważne, ewentualnie dla znawców polskich seriali. W stawce większej niż życie występuje von Forman, grany przez Leszka Herdegena. Odcinek nazywa się Hasło Fajny zresztą. No dobrze, w każdym razie ustalmy jedną rzecz. Przewodniczącą Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen. Ewentualnie Ursula von der Leyen. To jest wymowa, która znaczy, ona wymawia tak swoje nazwisko, i tak wymawiają ją Niemcy. Czy oznacza to, że spodziewałbym się, no i wymagałbym może nawet od osób publicznych, żeby tak wymawiały to nazwisko? Oczywiście nie. Nawet jeśli ktoś to potrafi, wręcz odradzałbym wymawiania obcych słów w oryginalnej wersji, Bo jest to, umówmy się, jest to raczej dość pretensjonalne. Ociera się wręcz o śmieszność, bym powiedział. Przykładem tu może być paryska korespondentka TVN, nie pamiętam jej nazwiska, chyba Anna Kowalska. Kiedy przyjdzie jej wymienić nazwisko, no chociażby Macron to, Macron, to w jej wydaniu to jest Macron, Każde, każde francuskie słowo wymawia z francuskim akcentem, co jest tam śmieszne. Ja rozumiem, gdyby była francuską, która mówi po polsku, podziwialibyśmy ją, że tak wspaniale mówi po polsku. Ale w momencie, kiedy Polka sili się na taki accent francuski, jest to po prostu głupie. Ale idąc tym tropem, Trump to nie Trump, tylko Trump. I taka wymowa byłaby naturalna dla Polonusa. Tak? Theory mówi z amerykańskim akcentem cały czas. Więc o co chodzi? No chodzi po prostu o to, żeby wymawiać w sposób naturalny dla języka polskiego, ale nie kaleczyć tych nazwisk niepotrzebnie. Wiadomo, że zapożyczenia z języków obcych dostosowane są do systemu fonetycznego danego języka. Więc niedorzecznym byłoby wymagać, by Osoby, zwłaszcza osoby publiczne czy występujące w mediach, żeby uczyły się specjalnie na potrzeby jakiegoś nazwiska czy jakiejś nazwy dźwięków, które są im obce. Oczywiście, że nie o to chodzi. Wyobraźmy sobie, że przewodniczącym KE zostałby Markus Söder, aktualny premier Bawarii. Nazwisko pisze się S o umlaut. No mogę sobie wyobrazić, co słyszałbym wtedy, co słyszelibyśmy wtedy w naszych mediach. Najprawdopodobniej Markus Soder. Markus, no jak gdyby ktoś wiedział, że w niemieckim S wymawiane jest jako Z, no to może Zoder. No ale problem rzeczywiście jest, bo E y nie ma w języku polskim. Notabene w niemieckim Oumlaut reprezentowane jest przez dwa różne dźwięki. Jeden to takie wydłużone, okrągłe Y, jak w słowie Öl, albo krótkie Ö, y", jak Öffnen. Na przykład. No, i co teraz Polak ma z, z takim dźwiękiem zrobić? Ludzie, którzy w naturalny sposób uczą się niemieckiego, w naturalny mam na myśli, po prostu wyjeżdżają gdzieś, tam pracują i słyszą przede wszystkim ten język, uczą się języka ze słuchu, no to dopasowują oczywiście do dźwięków, które już znają, i najbardziej to E czy U y przypomina im E. W związku z, tu, z tym mówią. I powiedzą zapewne Zeder, Markus Zeder. I ja myślę, że to jest akceptowalne. Nie ma innego wyjścia, dlatego że ten dźwięk jest rzeczywiście trudny do, do nauczenia. Wymowa jego dla osób, nawet uczących się już dłużej niemieckiego. Niemniej jednak muszą się zmierzyć z, z, z tym dźwiękiem, ponieważ tworzy on w zależności od tego, czy prawidłowo wymówimy. Te samogłoskę czy nie, różne znaczenia, tak zwane opozycje. Na przykład dwa bardzo podobne słowa do siebie. Kenen i können Jeżeli powiemy wie kenen, to znaczy znamy. Jeżeli powiemy wie können to znaczy możemy, potrafimy. To jest zupełnie dwie różne rzeczy. Na no, ogół oczywiście z kontekstu da się wyczytać o co chodzi. Niemniej jednak ktoś, kto chce opanować przyzwoicie ten język, musi przejść przez ten problem. Tak na marginesie, nauczanie czy uczenie się, bo to jest problem dla obu stron, wymowy samogłosek niemieckich to jest nic w porównaniu z nauczaniem Niemców polskiego. Przez kilka lat pracowałem na jednym z uniwersytetów niemieckich jako lektor. No i pamiętam problemy studentów. Największy chyba problem dla wszystkich uczących się języka polskiego to są te współgłoski tak zwane palatalne, średniojęzykowe. Chodzi o si, zi, ci, dzi. Problem absolutnie nie do przejścia dla nich pamiętam takie ćwiczenia trudne pary kasia kasza większość studentów w ogóle nie słyszała różnicy między kasia kasza musiałem wielokrotnie powtarzać zanim oni w ogóle potrafili wyłapać różnicę między si a szy. no i ćwiczenia wyglądały mniej więcej tak frau von Berg, bitte wiederholen sie Cieszę się Czeszę się. Cieszę się. Czeszę się. A pani von Berg, czeszę, że. Czeszę, że. Y więc y nie dziwmy się nie oburzajmy się, że Niemcy y nie wymawiają y pewnych polskich nazwisk prawidłowo. Po jest to dla nich absolutnie tak samo jak dla nas y ich dźwięki rzeczy nie do pokonania. W nazwisku Fonda Lion jedynym słowem, jedynym elementem, który może stanowić problem, jest der. der, Ponieważ na końcu jest taka półsamogłoska, której nie ma w języku polskim. Ale ona nie jest istotna. Jeśli ktoś powie der, nie ma znaczenia. Niech sobie będzie. Chodzi o tę najważniejszą część nazwiska. Otóż pani Uzula nie nazywa się. Lejen, ona się nazywa Leyen, albo line, ale nigdy nie lejen. I ja nie widzę żadnego powodu, żeby to zmieniać. Tak, nie trzeba się uczyć niczego nowego, żeby prawidłowo wymówić to nazwisko. Zatem, dlaczego tak wielu pracowników mediów je kaleczy? Chyba nie da się tego inaczej wytłumaczyć, jak niechlujstwem po prostu, takim intelektualnym niedbalstwem i nonszalancją. No, no, ile to roboty, by sprawdzić, jak wymawia się nazwisko osoby piastującej najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej. Może, może, szukając jeszcze jakiejś innej przyczyny, można i upatrywać w tym, że niemiecki nie jest specjalnie w Polsce poważany, zwłaszcza w ciągu ostatnich pięciu lat. Mówię te słowa w roku, pod koniec roku 2020 i właściwie do dobrego tonu należy niemieckiego ostentacyjnie nie znać, czy ktoś kto kaleczy angielski, kto powie Made in Japan, albo no, coś równie drastycznego, naraża się na, na śmieszność, ostracy, nie wiem wszystko co najgorsze, tymczasem Ułamanie niemieckiego chodzi wręcz za coś zabawnego, ujmy nikomu nie przynosi, wzbudza ogólną wesołość. Także być może stąd bierze się ten jakiś taki nonszalancki właśnie stosunek do, do niemieckiego, i nawet jeśli chodzi o osoby tak ważne, jak, jak pani von der Leyen. Um, Ludzie występujący publicznie nie czują się zobowiązani wymawiać to nazwisko prawidłowo. Zresztą przypomina mi się dwóch amerykańskich turystów napotkanych kiedyś w Weimarze przed pomnikiem Goethego i Schillera. A tak stają: no, Guilty and Skiller. Who the fuck is Skiller? A no może trochę. Koloryzuję, ale myślę, że wiecie, o co mam na myśli. Tutaj jest bardziej problem erudycyjny niż lingwistyczny. Z tym wykształceniem przeciętnych Amerykanów bywa różnie, czasem gorzej niż nawet niż u nas, myślę. Takie, tak mi się wydaje. Przynajmniej kiedyś tak było. Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie tej sprawy. Myślę, że wszyscy znacie yy, legendarnego komika francuskiego, yy, nieżyjącego już. Domyślacie się, kogo mam na myśli. Ale jak on się nazywał? Louis de Finet, czy Louis de Fines? Jak sądzicie? Ja Wam powiem. To znaczy, powiem Wam, jak Francuzi wymawiają to nazwisko. Poprawną wymową jest Louis de Finesse, dlatego że on był z pochodzenia hiszpanem i tak y, sam wymawiał to nazwisko i tak wymawiała jego nazwisko większość Francuzów. Tylko kto to w Polsce wie? I to jest taka wiedza, która może nam wręcz zaszkodzić. Dlatego, że w powszechnym mniemaniu i słusznym poniekąd końcówek ES we francuskich słowach generalnie się nie wymawia. Więc jak powiemy defines, no to wyjdziemy na ignoranta, dyletanta, który takich elementarnych rzeczy nie wie. Ale jeszcze jeden przykład przychodzi mi do głowy. Niedawno oglądałem French Open, które komentował były trener. W Chyba w Polsacie, już nie pamiętam, gdzie to było, albo Eurosport. Jednym z komentatorów był były trener Agnieszki Radwańskiej, Tomasz Wiktorowski, on się tutaj się nazywa. I co mnie zadziwiło, że on cały czas mówił o kortach Rolanda Garo. Jest to raczej dziwne, bo facet jest z branży, powinien wiedzieć, jak się te korty nazywają. Był tam przecież na miejscu zapewne wielokrotnie, ale nie trzeba aż jechać do Paryża, żeby się dowiedzieć, jak nazywają się korty, na których odbywa się French Open. Noszą one imię bohatera I wojny światowej, lotnika, który miał znowu hiszpańskie nazwisko i nazywał się Roland, Garros. I w związku z tym, oczywiście, pomijając tutaj tą francuską wymowę, po polsku powinniśmy mówić po prostu Rolanda Garosa, Korty Rolanda Garosa i tak dalej. Słowem, nie boimy się końcówki S we francuskim, tak jak Andrzej Morozowski boi się końcówki OM w celowniku liczby mnogiej. W związku z tym, zadaje polityką pytania. Czy państwo powinno pomagać związkom wyznaniowym i kościołom? Wysypki dostaję, jak tego słucham. Przekroczyłem już 10 minut i najwyższy czas zmierzać do brzegu. Na koniec tylko krótka uwaga jeszcze na temat tego nieszczęsnego klawisza. Nie wiedzieć czemu, nazywanego w najróżniejszy sposób po angielskiemu, ale na pewno nie po angielsku. On się nazywa delete, po prostu delete, nie delight, delayed. Ja wiem, że wielu nauczycieli, w tym nauczyciele informatyki, tak go nazywają, no ale to tylko plotka, że, że to jest jakiś tam delight. Ok, czas kończyć. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za cierpliwość. Zapraszam do komentowania yy, na Twitterze oczywiście. Życzę Wam udanych tweetów, nie tweetów, tweetów. No i trzymajcie się. Na razie.